Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, z Maximusem 3200, czyli najsilniejszym programem na programem silnikowym, można powiedzieć, na czeskom, grałem już białym kolorem. Teraz postanowiłem zagrać kolorem czarnym. No i jestem ciekawy, czy się utrzymam na powierzchni i jeżeli nie, to jak długo. Dobra, przejdźmy może od razu do rzeczy. Biorę tutaj sobie, ustawiam najsilniejszy poziom, 3200 ranking, no to jest galaktyka, że tak powiem, ale próbujemy, moi drodzy. No i dobra, Maximus zagrał D4. Powiem tak. Jak ja będę tutaj chciał grać obronę królewską indyjską, to on mnie zmiażdży prawdopodobnie. Więc może spróbujemy zagrać sobie obronę Niemcowicza, chociaż z drugiej strony może po prostu D5. Wiecie co? Nie będą to moje pozycje, ale ja spróbuję tak troszeczkę inaczej pograć z maszyną. Spróbujemy nieco symetrycznie, może to będzie jakaś dobra taktyka na mojego przeciwnika. No dobra, skoczek F3. Skoczek F6, normalna sprawa. Zobaczcie, jak szybko zagrywa. To jest takie denerwujące. London system. Prawdopodobnie tutaj z człowiekiem zagrałbym od razu C5, lecz z maszyną i mi weźmie. Nie wiem, co się będzie działo. Nie chcę tego wiedzieć. Więc może spróbować po prostu zagrać aktywnie. Może spróbujemy zagrać to samo. Spróbujmy rozwinąć figury na tyle, żeby zwyczajnie niczego nie podstawić. Gramy to dokładnie to samo, czysta symetria. No właśnie, tak sądziłem, że maszyna będzie grała w ten sposób. Dobrze. I teraz tak. W planach mam bicie, aby wymieniać. No bo jak wymienimy, to dobrze. Tylko pytanie, jak wymienię, on zbije. I ja wtedy, on może zbić pionkiem. Już mi maszyny kiedyś tak grały. I to jest dosyć ciekawe, ale z drugiej strony mogę też zagrać tutaj, zostawiając tego gońca w spokoju. Potem będę chciał grać tak. Wiecie co? Może to będzie dobry sposób. Z drugiej strony, jak zagram sobie na przykład skoczkiem, on mi wybije, ja mu wybiję. Będę miał fajną placówkę tutaj na E4, ale już tam pewnie coś wykombinuję. Dobra, zagramy goniec G4. Nie wymieniam jednak. Spróbuję jednak tutaj skoczka zaatakować. Ok, hetman będzie chciał iść na B3. No to ja chyba powinienem zagrać aktywnie, prawda? Nie ma tutaj co się wygłupiać. Chociaż z drugiej strony, zobaczcie, on zagra tak i odejdzie ze związania, więc ja chyba wybiję to od razu. Wybijemy tego skoczka. Nie wejdzie mi przynajmniej skoczek na E5. No i teraz tak, czy zagrać tutaj i grać potem aktywnie skoczkiem na C6? Wydawałoby się, że chyba tak. Tak chyba gramy, moi drodzy. Czy ja czegoś nie podstawiam jeszcze? Czekajcie, tak zagram, on mi zbije. Ja muszę brać ewentualności takie pod uwagę. Ja zbiję, on mi da szacha, ja skoczek D7. To powinno się chyba wszystko trzymać. Z drugiej strony może zagrać symetrycznie, zamknięta pozycja nieco, skoczki może będą nieco lepsze, może się nie wychylać do aktywnej gry. No właśnie, więc zagram sobie może goniec D6 po prostu. Tak spróbujemy. No, nie chciałem grać aktywnie, to przeciwnik zaczął grać aktywnie. No słusznie. I teraz tak, jeżeli zbije, to on mi zbije hetmanem. Ja zagram hetman D6, takie sztuczne. Dobra, wybijamy w takim razie. Wybija. Pionek wybił. O co tutaj chodzi? No moi drodzy, tego się nie spodziewałem. I teraz jakieś F5 jeszcze będzie mi groziło. No to muszę zmienić w ogóle koncepcję gry. No powiem szczerze, naprawdę, tutaj ta maszyna gra jak człowiek, no bo już próbuje mi coś tutaj mieszać. No i teraz pytanie, czy zagrać H6, czy zagrać G6, żeby pionek, no jak pionek by tu zagrał, byłoby świetnie, tu bym przytrzymał F5 na wieki wieków, ale on po G6 zagra mi F5, nie mogę tak zrobić. Wiecie co, no niby normalna, sucha pozycja, ale już mam tutaj jakieś obawy. C5 już nie przechodzi. Muszę wyprowadzić skoczka, dostać jakąś dobrą grę. Nie, spokojnie. Nie muszę się tutaj nigdzie śpieszyć. Może zagrać... Jakbym zagrał pionkiem na H5, to on mi tutaj przygwoździ za chwilę i będzie mnie męczył. Te pionki będą źle wyglądały. Chodzi o to, że jak tak zagram, on mi tutaj zagra, ja uderzę tu, to on mi tak uderzy. Skoczka mi się chce wyprowadzić. Z drugiej strony jak C6 zagram, żeby go przyblokować... No właśnie, problemy robią się ze skoczkiem teraz. Bo będzie mi chciał tak wrzucić.
Przypominam, że nie mogę G6, bo F5 dostanę. Ale z drugiej strony wybije, on wybije, ja G5. Też może być ciekawie. Tylko mój król nie będzie miał za bardzo bezpiecznej roszady wtedy. No dobrze, jakąś decyzję trzeba podjąć. Wyprowadzam skoczka, muszę figurę wyprowadzać, nie mogę na nic czekać. Dobra, i teraz tak, tak i tak i tak. Jakby tak się udało zagrać, byłoby świetnie. Okej, moi drodzy, jest dobrze. Jest dobrze, bo ja mogę go przyblokować G6 i tak skoczkiem zagrać, a potem H5 nawet. W ogóle G6 muszę zagrać na pewno. Te piony są przeblokowane. Słuchajcie, wydaje mi się, że ze strategicznego punktu widzenia mam lepiej. Tylko teraz tak, aha, bo on będzie mnie tutaj cisnął. Na 100% będzie mnie tak cisnął. Zagram tu, on mi poleci tak. Więc muszę zagrać H5, ale jak on mi zbije, ja zbiję, to ja wieżą zbiję. Dobra, idziemy H5, bo jak mi zbije, to ja zbiję wieżą. Dobra, jest ok. Król poszedł na B1, jest ok. Coś tu maszyna widzi daleko, czego ja nie widzę. Teraz gramy skoczek E7 i jestem tutaj nieźle poblokowany. I to jest mój sukces w tym momencie. Moi drodzy, dobra, może się uda tutaj jakąś maszynę oszukać, żeby próbować wycisnąć remis, tylko żebym niczego nie podstawił. Teraz tak, pytanie, czy roszadę mogę wykonać. Bo jak zrobię roszadę, król G7, chodzi o to, że on tutaj będzie miał punkt zaczepki, gońcem czasami wybije, ale to jest za daleko, więc robię roszadę. Ok, ten skoczek tu się będzie manewrował. No tutaj niby zagrać można, ale on mi szybko wybije i mogę być za wolny, więc chyba zagram najpierw C6. Wzmocnię centrum. Skoczek wszedł tutaj, gdzie miał wejść. Ok. Tutaj może mnie atakować, ale chyba nie. Hetman C7 tutaj. I może wtedy wieżą na E8 zagram sobie. Czuję, że mam szansę się utrzymać na powierzchni. Tylko właśnie, jak on zagra tu, to maszyna sprytnie wymyśliła, muszę przyznać, bo te pionki i tak wyprostuje. Tylko że ja zagram tam. No dobra, chodzi o to, że jak zagram hetmanem i on zagra skoczkiem, ja wybiję, jak on wybije hetmanem, nie no, hetmanem nie może wybić, to nawet chyba król G7 mogę zagrać, bo jak tak, tak i on wybije hetmanem, to ja wrócę i on nie wyprostuje pionów, więc król G7 spokojnie. Dobra, poszło bicie, ja jestem pewny, że jak zbiję tutaj, on wybije pionkiem, to na F6 będzie chciał się załadować tam figurą. No ale ja mam skoczek na F5, tylko że on zbije, ja zbiję i on mi E6 załaduje. Więc wieża E8, aha, jak wieża E8 może mi tak strzelić na F7. Takie poświęcenie może być bardzo niebezpieczne. Chwila. Ja mogę zbić, on... Wtedy zbiję tym i ja nie muszę grać od razu skoczkiem przecież. Mogę zagrać sobie wieża E8 i się przytrzymam. Dobra, bijemy to. Zbił hetmanem. No dobra, dał szacha. No ja muszę iść na G8. Co on tu widzi, czego ja nie widzę? Jestem bardzo zaskoczony. Taki ruch nie przechodzi przecież. No dobra, zejść muszę. To jest obowiązek. Wieża E2. Wygląda, jakby miał stójkę teraz. Dobra, zagram tak. On zbije tak, ja zbiję tu. On będzie miał wolną linię. Będzie mnie tu męczył do końca świata. No więc chyba muszę próbować wymienić hetmany w taki sposób. A może zagrać prymitywne wieża C8, żeby mieć hetmana na C7? Czy to ma jakieś znaczenie? Co on tu planuje tą wieżą? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może próbować blokować go przez pole B5? Może blokować go przez B5, tylko czy on się tam odblokuje? On tam będzie... Na pewno maszyna ma coś takiego w sobie, że jak ja zacznę na niego iść, to on mnie to... Jakoś mnie to powinien wykorzystać. Grając B3, C4 będzie chciał pewnie tak, więc z pionkami może się nie będę spieszył. Hetman B8 mi chodzi po głowie. Żeby to wymienić. On zagra tak, to ja wrócę z powrotem. On mi gdzieś tam trzaśnie. Chyba nic nie grozi, co? Mówię do siebie, nie?
Hetman B8, hetman F6. No i tak, wrócę tutaj. Wrócę tutaj. Powiem szczerze, to na razie stoi. Generalnie jak on zagra tak, to ja wybiję, więc chyba zagram wieża C8. Po prostu. Dobra. On tu planuje. A, on tu planuje wybicie, moi drodzy. On tu planuje wybicie. Czy król H7 ma sens? Aj, zaczynam się tutaj powoli denerwować. Znaczy, nie denerwuję się absolutnie, tylko tak, wiecie, jest duża szansa, żeby zremisować tę pozycję, ale on tu jakiś przełom kombinuje. Król H7, o co mi w tym posunięciu chodzi? Chodzi mi o to, żeby tak skoczkiem zagrać, ale nie, on tutaj wtedy mi jakoś tu będzie próbował pewnie tak grać, coś w tym stylu. Hetman C7, hetman F6. Hetman D8, F5, chwila, hetman C7, tutaj z powrotem, wieża E6, tutaj, nie, no się trzyma, bo atakuje z tempem, zawsze jak mi zbije, to mam z tempem, hetman C7 gramy. Hetman D8, wiecie co, tak szybko zagrał, że aż nie wiem w sumie, o co tutaj chodzi, no ale chyba... Muszę z powrotem. Czy jest bicie jakieś? Zaraz się dowiem. Nie ma bicia. Dobra, zobaczcie. On gra spokojnie. A3 sobie gra. No to co? Ja sobie zagram A6, tak po prostu na symetrię. Zagram sobie tak. Kwestia, czy on ma tutaj jakieś bicie. No nie ma żadnych bić, więc ja sobie też będę stał w miejscu. Muszę tylko brać pod uwagę, czy on mnie jest w stanie gdzieś tutaj załatwić, na przykład grając F5. No nie, bo ja zbijam tu, zawsze wymienię hetmany wtedy, pion więcej. Pytanie, czy wieża C7 coś daje, wiecie co? Może ja zagram po prostu A6, zagram symetrycznie. Na przyblokowanie, dobra, goniec C2, on tam manewry jakieś będzie stosował. Czeka na mój błąd, skubaniutki. Czeka na mój błąd. Teraz tak, czy ja mogę hetmanem tutaj? Nie, zaraz, co ja chciałem zagrać? Tak chciałem zagrać. Jak zagram skoczkiem na F5 i on mi zbije, ja mu zbiję hetmana, on mi zbije pionkiem, no to ja mu zbiję tym, to mi wejdzie, a jak ja zbiję tym, to mi tam będzie wjeżdżał, będę miał przegraną pozycję, więc nie mogę zagrać skoczek F5, absolutnie, ale wieża C7, skoczek C8, o, może coś takiego, wieża C7, wieża C7 chyba jest ok, żeby tu się przerzucić, tylko teraz tak, wieża C7, tam powiedzmy on zagra jakiś pusty ruch, dajmy na to tam, ja tutaj zagram, czy jakieś F5 nie wchodzi przypadkiem, nie no chyba nie, dobra, wydaje mi się, że wieża C7, nie wiem, powiem szczerze, dobra, wieża C7 gramy. B4, zobaczcie, jest blokada taka dziwna komputerowa, więc ja chyba gram B5 po prostu, on tak, to będzie stało w miejscu. Dobra, gramy B5. Dobra, dobra. I teraz muszę podjąć ważną decyzję. Król sobie po prostu zagrał. A co będzie, jak ja zagram królem tutaj? Już słuchajcie, 25 ruchów wytrzymałem i według mnie chyba nie mam przegranej pozycji. No, tak mi się wydaje. Teraz tak, spokojnie. Tutaj... Jeszcze raz on zbije, ja zbiję, on zbije, no i tu. On wieża E7, ta wieża będzie atakowana. Nie no, tutaj mnie raczej w tej wieżówce powinien oszukać, więc ja muszę poszukać innej drogi. Może tak spróbować poblokować za chwilę. Wieża A7? Po prostu zagrać ruch wyczekujący, słuchajcie. Zagram wieża A7. Wieża E3, dobra. Już widzę, że on coś tu kombinuje. No bez dwóch zdań. I teraz pytanie, czy ja mogę tak zagrać. To już może być ciężka sytuacja, bo już mam w głowie, że tutaj będą ataki. Już widzę, ale ja tutaj będę zbyt wolny. A5 to jest zbyt wolne, posunięcie tak. I powiedzmy on bije, ja biję tu, tu. Nie no, tu się będzie chyba wszystko trzymało z tą figurą. No dobra, skoczek C8 mi chodzi po głowie.
A, skoczek C8 nie mogę, bo wieża E6 zbije. I stracę piona, w ogóle się cała pozycja posypie. Ale mnie ustawił. Muszę wrócić wieżą. Już się cieszyłem. Jeden ruch po 25. Po 26 ruchu już widzę, że coś jest nie tak. Wieża C7, wieża H3. Dobra, spróbuję stać w miejscu, no bo nie widzę innej drogi. Dobra, wieża A2, zobaczcie. Maszyna wraca. Wracam z powrotem. Wieża E5. A? Czyli jak maszyna nie widzi, że gdzieś tam mnie może zaatakować, to próbuję. Dobra, teraz pytanie jest takie. Zagram tu i czy F5 ma przepchanie? Ja tak. No chyba nie, no muszę wracać wieżą na C7, dobra. Wieża E3, znowu jest to samo. Tylko jest troszeczkę inaczej. Bo wcześniej miałem wieżę na A7 i grałem na C7, no ale czy to ma znaczenie? No sprawdźmy. Już w sumie nie wiem, pogubiłem się trochę. Wracam z powrotem. Król A2, zobaczcie, zobaczcie co się dzieje, zobaczcie co się dzieje. Król A2. Król A2. No ten skoczek nie może ruszyć. To jest wiecznie, wiecznie mnie tak przygwoździł. No tak nie zagram, bo się zaczną komplikacje. Ja nie chcę robić komplikacji. Zagram wieżą z powrotem na C7. Dobra, jednak coś widzi, słuchajcie. Coś tu widzi i będę cierpiał pewnie. Czy on doprowadzi sobie do takiego planu? No jest to całkiem możliwe, tylko w pewnym momencie ja tym skoczkiem jednak będę mógł zagrać. Dobra, wieża. Będę grał teraz wieża B7 i A7 prawdopodobnie, żeby mieć w razie czego tutaj furtkę. Pytanie, czy jest bicie? Jezu, ja tutaj słuchajcie już. Ja tutaj już myślę, że remisuję, a tu się okazuje, że jednak będą kłopoty prawdopodobnie. Zagram tak, powiedzmy, on mi zbije, ja tutaj. On mi tak zagra, to ja skoczkiem i będę żył. Okej. Okay. Wieża A7 gramy. Poszedł F5. On zagrał F5, słuchajcie, nawet się nie zastanawiał. Co za maszyna? No muszę bić. Ale poczekajcie, a może pionkiem? A dlaczego by pionkiem nie zbić? Zbije pionkiem, on zagra wieżą. Jednak przełomy robi. Ja już myślałem, że to mam prawie remis w kieszeni. Jednak przełomy. Wieża E3, wieża E3. Chwilunia. Jest jeszcze na to czas. Moment. Teraz tak. F5. No tym nie mogę bić, to jest oczywiste, bo tutaj będzie koniec. Więc tak. Zbiję skoczkiem, powiedzmy, bo to się narzuca. Aha, już widzę o co chodzi. On po prostu oddaje piona, żeby potem wrócić wieżą i mieć wolną linię. Zbiję skoczkiem, on zbije. Ja pionkiem. On wymieni mi nawet hetmany, a nawet nie wymieni, tylko zagra wieżą, ja wymienię, on wymieni, ja będę miał piona więcej, ale tu będzie problem. Pójdę tu, on mi F4, H4, ja tak, tu wieża, może pionek jak zbije, jeszcze się zastanówmy, to wieża wyjedzie tym bardziej, będę miał kłopoty ze skoczkiem, będzie jeszcze gorzej. Skoczek tutaj, ale z drugiej strony. Skoczek C8. Aha, tu mi może rąbnąć później. Bije skoczkiem. Dobra, słuchajcie, no muszę zbić skoczkiem. Muszę zbić skoczkiem. Aha. Okej. Chwila. Uno momento. Przecież jak ja zbiję tu, to on mi zbije tu. Ja mam wieża na G7. Ej, o co chodzi? No brać. No tutaj jak zbiję, to wieża bije. No i tutaj mi wisi pionek. I skoczek zarazem, więc skoczek tu, wieża ucieknie, on mnie tam wymanewruje na 100%. Ale czy ja przegrywam po tym ruchu? Czego ja nie dostrzegłem w tej sytuacji, słuchajcie? No bo teraz tak, chwila. Zbijam tu, on zbija. Ja gram tak. No i wszystko się trzyma, mam wieżę więcej.
Więc ja zbijam, on zbija tu. Ja mogę skoczkiem, bo bronię tu, tu jakieś maty. Nie, chwila. Zbijam, zbija. Wieża na G7. Aha. I tu mi zbija na E6. Jak się zasłonię wieżą, to jest G6. O, to już mi opadły tutaj jednak moje obliczenia. Wszystko się zaczyna sypać. A czy ja tą pozycję nie mogę utrzymać jakoś? Ale zaraz, czy ja już przegrywam? Bo to jest pytanie. To jest pytanie za 100 punktów. Chciało mi się tymi pionkami iść do góry, to jednak mogło mieć znaczenie, się okazuje, bo jakby pionek stał na B7, a wieżą bym tańczył tutaj, to może byłoby bezpieczniej. No jak zbije, to wieża zbije, im tutaj wisi, tu wisi, więc taki ruch będzie jedynym ruchem. Ale tak zagra. No powiem szczerze, bo muszę to dobrze policzyć teraz, bo jeżeli wezmę ofiarę, przyjmę ofiarę, on zagra tak, jeszcze raz. No tak, jak ja się zasłonię, to on mnie zbija z szachem. I tu nie mogę, bo tu wszystko leci, dostaję mata, a na końcu jest G6, więc po tym ruchu, zaraz, jeszcze raz, tutaj, tutaj, skoczek G7, bronię na E6 i teraz tak. On może mi dać szacha tu, król F7, szach tu, o, tutaj mi zbija i przegrywam wieżę na końcu, więc to bicie przegrywa, moi drodzy. To bicie przegrywa na 100%. No więc muszę zbić hetmana. A znaczy, czy ja muszę w ogóle teraz bić hetmana? Może zagrać inaczej w ogóle, może zagrać jakoś tak. Ale nie, bo mi tu pion poleci. Muszę zbić hetmana. No dobra, wieża zbiła, to było oczywiste. No i skoczek E7, mam gorszą, bo mnie będzie tu męczył. Ale muszę tak zagrać. No i wieża E3, to było do przewidzenia. No i teraz chyba wieża C7. On mi zbije tu, tu, tu będzie leciało wszystko. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie no, chyba nie. Niech on się męczy. Czy on się nie męczy? On będzie po prostu na mnie szedł tutaj. Okej. Teraz ja widzę coś takiego. Król G7, F5, skoczek na C8. Może od razu skoczek C8. Tutaj, tutaj, tak może jeszcze, ale wtedy wieża D6. No właśnie, on tutaj się rozbryka tymi figurami. Ale z drugiej strony król, jak zagra tak, to może wybić, goniec wybije i po prostu skoczek G6? Nie, bo mi wybija, wieża E6 wchodzi, przegrywam totalnie wieżówkę. No słaby punkt, no właśnie, tutaj jednak mnie nieźle ustawił, ale 36 posunięć się już trzymam. Jak to w ogóle grać, powiem szczerze? Już nie wiem, jak grać. No ja ten plan widziałem, oczywiście, F5, no. Tylko nie ma jak zapobiec temu, to jest najgorsze. Tak. Wymiana wieży nastąpi. No dobra, gramy? Gramy królem. F5 będzie, tak, no to ja gram to swoje, co pomyślałem, czyli tu. Ojej, podstawiłem na G6 pionka. Zapomniałem. Teraz pytanie, moi drodzy, czy ja mogę cofnąć ruch, czy grać już po prostu uczciwie? No bo jak tutaj wezmę z jednym cofnięciem, czy mi widzowie wybaczą? No bo bym wtedy zbił tutaj sobie na F5, ale to też jest ciężka sytuacja. W każdym razie, no bo generalnie w tej sytuacji już podstawiłem, zapomniałem po prostu, że po biciu jest wieża G6. Już ze zmęczenia troszeczkę, bo wydawało mi się, że się tu trzymam. No tak, a to już się posypie. No dobra, generalnie po tej sytuacji już bym się poddał. Jeszcze sobie zerknę z ciekawości, czy to wybicie coś daje. A może zostawić to po prostu?
Nie no dobra, wybijmy. Aha, ja już nie mogę cofnąć, tak? Maszyna nie pozwala. No dobra, maszyna nie pozwala. No i w sumie słusznie. No ale trzeba przyznać, mocny był. No, było blisko. No było blisko. A, i tu jest bicie, to już podstawiłem. Dobra. Tutaj trzeba po prostu złożyć broń. Jeden gruby błąd, analiza. No dobra, sprawdźcie, bo jestem bardzo ciekawy, co ja tutaj pograłem nie tak. Ok, wszystko widać, widać. D4, D5. Zobaczcie, niby taka już blokada się działa tam na przeciwniku. Tutaj jestem ciekawy. Aha, czyli pokazuje, żeby po prostu bić i grać to swoje dosyć symetrycznie. No ale w symetrycznych pozycjach widzieliście, że też jest ciężko. Co? Tutaj można było goniec skoczek D7. Ja się boję maszyny, dlatego tak zagrałem. Na uproszczenia troszeczkę. Jak więcej uproszczę, może większe szanse. G4, no bezlitosna maszyna, bezlitosna. Ok. Skoczek, poszło G5. Tu byłem zadowolony. Zresztą widzieliście. Skoczek D2. No G6, tak, roszada. H5, wszystko w porządku. 0,23 dla maszyny. Zobaczcie, nawet już mi się pojawia ciutkę lepiej. Ja w tej pozycji na przykład, jak grałbym z arcymistrzem, byłbym bardzo zadowolony, ale wiecie, no maszyna zawsze liczy wszystko do końca. Do samego końca. Wieża, dobra, roszada. C6 lepsze? Z jakiegoś powodu. Minus 0,50 miałem z maszyną, ach, w pewnym momencie. C6, hetman G3, dobra, roszada nastąpiła. Hetman na E3. C6. Znaczy, ocena może nie mieć znaczenia tak naprawdę. Ale 0,50. Gdzie ja tam błąd popełniłem? To jakiś niuans musiał zadziałać. Aż ciężko mi powiedzieć. Król G7. No dobra, może to był błąd. Co tu należało grać? Hetman? Hetman C7, hetman B8. Czyli przytrzymać ten punkt jednak, to co myślałem wcześniej. Dobra, jednak to już jakieś niuanse działały. Tutaj wymiana. Hetman, ale cały czas remis pokazuje. Wieża E2. Wieża C8. Co tutaj lepiej jeszcze? A5? Nie no, ja tak z silnikiem grać nie będę. Ja chciałem grać tutaj na remis. No cały czas remisowo pokazuje. Wiedziałem, że to jest dobrze. A5 każe grać. No zagrałbym A5. Ale z człowiekiem. No, cały czas koło remisu. Aha, tu już wieża o coś podejrzanie. Jak tu pokazuje, żeby grać dalej? Wieża A8 z powrotem, że niby nic nie ma. Zobaczcie, ma to jednak znaczenie z tego względu, że tu trzeba było trzymać szyk pionków. Jak przy tych układach tam poszły F5, to wieża mi by już z F6 nie atakowała C6. Więc do utrzymania może by to było. Faktycznie, no ale cóż, poszło jak poszło. A5 pokazuje, no ale poszło B5. Cały czas remisowa mimo wszystko. I to bardzo długi czas, 25 ruchów, wieża E3. Gdzie ja tam błąd popełniłem, niech mi ktoś powie. Tam mi A5 każe jednak grać. No, z człowiekiem bym zagrał oczywiście. Aha, każe grać A5 i tutaj też próbować hetman A8 i tańczyć w kółko. Świetnie. Ciekawy jestem, czy byłbym w stanie to zremisować. Że H3, gdzie ten błąd został popełniony? Teraz błąd został popełniony. Bo F5 grozi. Ale A5? I to daje... no sprawdźmy. Po A5, F5... No skoczek bije. No jest jakaś różnica po tym A5. Masakra. Powiem wam, że no naprawdę trzeba grać w szachy niesamowicie dobrze, żeby coś takiego dostrzegać. Bo ja już myślałem, że sobie tańczę w miejscu i jest dobrze. A po F5 już mam gorzej. Ale nieznacznie mimo wszystko. Tutaj tak, wieża zbiła. Wieża E7?
No to tutaj bym wytrzymał presję, tylko takiego ruchu w ogóle nie widziałem. Oczywiście ten ruch przegrywa, zobaczcie, to co mówiłem, plus 6, czyli miałem rację. Może ja przestawię po tym ruchu, tak z ciekawości, bo po tym ruchu jak gram tak, to jest bicie na e6, nieważne, którą wieżą się zasłaniam, jest g6, odbicie materiału z atakiem pozostaje. A jeżeli bym zagrał skoczkiem, no to tutaj patrzyłem właśnie taki ruch i wieża f3 nawet jest, no to bez znaczenia, chyba goniec też wygrywał. Król e8, nawet tak, szybciej. Sprzątanie materiału, dobra. To było widać, że jest koniec partii. Ale wieża e7? Dlaczego nie można zbić tutaj? Hetman e8? Nie, no powiem wam, że to są naprawdę z kosmosu posunięcia. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Wieża e2? Tu wymusza bicie. Tu pionki lecą. No tak, no to z maszyną. Ale weźcie to policzcie z maszyną. Po wybiciu król B3 i co? Skoczek D6? Jakieś motywy remisowe pewnie pokazuje. Ja cię kręcę. F4, skoczek, bicie. Dwa piony więcej mają czarne, a jest remis? Motyw remisowy. Tak. Tak. I z powrotem? A jak król tu, to wygrywam po tym posunięciu. No jakie to jest proste przecież. No tak, tutaj mógłby być remis. Król B3, ale skoczek D6, F4 i tutaj. No tak, no to tutaj remis bym widział, ten motyw. Ale wiecie co, to jest masakra jakaś. Weźcie i to dostrzeżcie. On by raczej musiał zbić, tak jak pokazuję teraz tu. To nie przechodzi. Bo nawet tak. A, to hetmanówkę liczyć. No tak, faktycznie. Ale tak. No to już bliżej jest remisu. Wieża E3 bym tylko myślał i skoczek C6, C8. No to tutaj blisko jest remisu, bo tutaj bym się przegrupował tak, król F8 i już tam coś można próbować wymieniać. No tak, tutaj byłoby już blisko. Ale wieża E7 w ogóle nie widziałem. No właśnie, to jest aż niemożliwe, że w takich sytuacjach tutaj białe mają wygraną. To aż się wierzyć nie chce i faktycznie wieża E7 bym się utrzymał. Po tym ruchu już jest ciężko. Wieża tu każe grać i bronić się znowu. No ale weźcie i się brońcie. Wieża C8, F4 powiedzmy. Tutaj. Tu bym coś takiego tylko patrzył. No nie, no to musi być ciężka sytuacja. Dobra. No poszło tak jak poszło. F4 nieubłagalne, król G7. Coś lepszego było? Znowu A5, król G7. Nie, no bez znaczenia. F5. No tak, tutaj już podstawiłem po prostu pionka. No tak, ale po GF goniec by zbił. Każe bić. Wieża by zbiła. Wieża CC8? Stać w miejscu? No bardzo trudna dla człowieka obrona, tak? Zajmuje mi linię. No ale to maszyna może czarnymi by się wybroniła, no na pewno, tak? Ja nie byłbym w stanie. Ale słuchajcie, i tak wyszło całkiem nieźle. Naprawdę sensownie to wszystko wyglądało. Było blisko, wiecie gdzie był remis? Znaczy, o, to jeszcze nie było takie proste, ale remis prawdopodobnie był w sytuacji po wieża E7. Jakbym dostrzegł daleko ten motyw tutaj, no to bym tak zagrał. No to bym tak zagrał, moi drodzy. Ale po tym ruchu to tak ciężko doliczyć. A wieża E6, no. Nie jest ciężko doliczyć, bo jest tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. To bym wygrał jeszcze tę pozycję. No cóż, wieża E7. No było blisko, słuchajcie. Ciekawy jestem, czy uda się mi kiedyś z tą maszyną zremisować. No bo wygrać wiadomo, że się nie da, ale zremisować jest już, myślę, że było bardzo, bardzo blisko. Dzięki serdeczne za uwagę. No, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Piekielnie silny Maksimusie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.